Rządy miłości to jest takie określenie, które myślę, że dobrze oddaje wewnętrzny świat mojego bohatera, ponieważ to jest film dokumentalny, ale zarazem animowany, oparty na rysunkach mojego bohatera. I jest to świat taki bardzo naiwny i właśnie ta miłość i takie pragnienie dążenia do idealnego świata, w którym wszyscy są dobrzy i właśnie panują rządy miłości. To jest to, co się powtarza właściwie w każdej scenie tego filmu, o czym mój bohater cały czas opowiada. A w jaki sposób trafiłaś na swojego bohatera? Mój bohater mieszka w domu opieki społecznej. Byłam wolontariuszką przez jakiś czas w tym domu. Później wpadłam na pomysł, żeby zrobić właśnie film dokumentalny o kimś stamtąd, ale nie znałam jeszcze pana Mariusza. I dopiero jak zaczęłam już szukać konkretnej osoby, która ma coś ciekawego do opowiedzenia, a najlepiej jeszcze, żeby miała jakąś swoją twórczość, tak jak tutaj właśnie znalazłam komiksy pana Mariusza. Więc najpierw właściwie zobaczyłam jego komiksy, jego pracę, a dopiero później spotkałam go osobiście i porozmawiałam z nim. Twój film ma taki element zaskoczenia, bo kiedy się go ogląda, myśli się, że to jest animacja, a potem okazuje się na końcu, że to jest jednak dokument. I skąd pomysł na taki właśnie, sposób opowiedzenia filmu? Stwierdziłam, że to będzie najciekawsze, że właśnie to będzie taki element zaskoczenia, bo w tych opowieściach pana Mariusza jakby cały czas nie wiemy, co jest prawdą, co jest jego zupełnym wymysłem.